Swoją działalność na rzecz leczenia niepłodności i propagowania procedury in vitro w ogóle przekułam w założenie własnej fundacji, więc tym bardziej wiem i tym bardziej doceniam ten ogrom i wysiłek, który Omena wkłada w swoją fundację, ponieważ moja fundacja jest teraz na etapie rejestrowania w sądzie, remontujemy właśnie siedzibę i już na tym etapie ilość obowiązków, która jest, pozyskiwanie sponsorów, pozyskiwanie darczyńców, pozyskiwanie tych osób, które będą, nasz pierwszy projekt to będzie fundowanie badań AMH dla kobiet, więc Bogu dzięki mam wspaniałych partnerów, mam partnerów takich jak Laboratorium ALAB, to jest drugie największe laboratorium w Polsce, które swoimi punktami pobrań, laboratoriami przekrywa całą Polskę, więc będę mogła dotrzeć nawet do najmniejszych miejscowości, na tym mi zależy. Bardzo też zależy mi, żeby nawiązać relacje z kołami gospodyń wiejskich, bo to są te ośrodki, których należy przekonywać do tej procedury, należy o tym mówić. Ja spotykam się, byłam kilkukrotnie na zaproszenie posłów właśnie w takich miejscach i zaczęliśmy rozmawiać z kobietami, które są liderkami własnych społeczności. Opowiadałyśmy o tym, jak wygląda procedura in vitro i nagle się okazuje, że w takim mocnym, katolicko-konserwatywnym środowisku, jeżeli ktoś zada sobie trud wytłumaczenia, na czym polega krok po kroku ta procedura, nagle się okazuje, że ona nie budzi już takich negatywnych kontrowersji. Więc to jest czymś, czym będzie się zajmowała moja fundacja. Yeah.